Edyta Górniak, 46 l. Jest wdzięczna papara że sfotografowali jej syna z papierosem. Piosenkarka nie zdawała sobie bowiem sprawy, że Alan ma poważny problem z et Ałogiem. Kilka dni temu chłopak świętował z bliskimi 15. Urodziny. Przyjęcie zorganizowane zostało w jednej sknajpek w Sopocie i uczestniczyła w nich między innymi znana mama i jej nowy przyjaciel, Tomasz. Reklama koczujący, restauracją paparazzi przyłapali Alana, na co dzień ucznia liceum kadeckiego, jak wymykał się od stołu i w ukryciu popalał papierosy. Następnego dnia, gdy zdjęcia ukazały się na portalach internetowych, nastolatek napisał, że mama suszyła mu głowę za ten parowóz. Okazuje się, że Edyta nie wiedziała, że jej jedynak jest uzależniony. W rozmowie z nami dziękuję paparazzi, że otworzyli jej oczy na problem. Przyznaję jednak Że nie wie, co tak mogło zestresować syna na własnych urodzinach. Muszę podziękować fotografom. Co prawda jest duża nadinterpretacja mojej relacji z Tomaszem, ale dzięki temu zobaczyłam. Że mój syn pali papierosy. Mieliśmy bardzo długą rozmowę i mam nadzieję, że ona coś da. On jest świadomy, że to nie jest dobre i że zrobił mi dużego psikusa w swoje urodziny. Było to bardzo niezręczne. Nie wiem, co go tak zestresowało, mówię dyta. Podkreśla, że jest jej bardzo przykro, że synu zależnił się od nikotyny. Ona sama nigdy nie miała takiego problemu, choć jej mama w szponach nałogu była blisko 30 lat. Ja nigdy nie chciałam palić. Zawsze mi ten zapach przeszkadzał, zawsze przed nim uciekałam. Mam bardzo mocne zmysły słuchu, węchu. Smaku i dotyku, Pan Bóg mnie tak obdarował, więc lubię tylko te, rzeczy, które pachną. Papierosy nigdy mnie nie ciągnęły, ale rozumiem, że to może być słabość. Moja mama paliła 30 lat, ukrywała się przed moją mamą. Teraz nie pali na szczęście, jest to straszne.